Witam Państwa w to gorące piątkowe popołudnie. Przed nami także gorący sportowy weekend. O czym będziemy mówić w dzisiejszym programie? 26 godzin do pucharowego meczu Odry z Lechem Poznań. Szacuję, że to może się uda i będzie 2-1 dla Odry. A na koniec jeszcze zaprosimy Państwa na jeździecki parkour LKJ-u Ostroga. Przed nami zatem, jak Państwo widzą, będzie to weekend z przytupem. Rozpoczynamy oczywiście od futbolu. Opolska Odra szykuje się do spotkania pucharowego z Lechem Poznań. Przenieśmy się do Centrum Sportu przy Północnej, gdzie jest nasza reporterka Daria Strąg i za moment będziemy nieco więcej wiedzieć o tych przygotowaniach. Witam Cię, Dario. Dzień dobry, tym razem z Centrum Sportu przy ulicy Wandy Rutkiewicz. Jak widać za moimi plecami, na boisku już rozgrzewają się i przygotowują do treningu piłkarze Odry Opole. Jest na miejscu także trener Dietmar Bremer, który za chwilkę będzie i moim i Państwa gościem. Za kilka chwil powrócimy do Centrum Sportu, ale teraz czas oddać głos gościom tego pojedynku, wicemistrzowi Polski, czyli poznańskiemu Lechowi. Już za moment naszym gościem będzie jeszcze przecież kilka lat temu szkoleniowiec drugoligowej wtedy opolskiej Odry, Dariusz Żuraw, i za moment via Skype porozmawiamy z trenerem wicemistrza Polski. Tak jak obiecałem przed momentem, jest już z nami jeszcze via Skype, oczywiście, ale już niebawem w Opolu, trener Dariusz Żuraw. Jeszcze w 2013 roku trener drugoligowca z Opola. Witam serdecznie, trenerze, bardzo mi miło zobaczyć znowu pana w akcji na Oleskiej. A panu właśnie, czy panu też te wspomnienia z Oleskiej gdzieś jeszcze pozostały? Bo to już jednak tych 7 lat minęło od czasu końca pobytu w Opolu. No tak, i sporo się też działo, ale oczywiście pamiętam ten okres pracy, wspominam go miło. Udało się awansować z trzeciej ligi do drugiej i to był na pewno fajny czas. No oczywiście rozstania nigdy miłe nie są, ale ten czas, który pracowałem, był w porządku. Przede wszystkim chciałem złożyć gratulacje za zdobycie tytułu wicemistrza Polski panu i Lechowi Poznań. No i teraz przed nami taka batalia, która będzie w cudzysłowie dla wszystkich sentymentalna, bo pan ponownie na Oleskiej, ale już w tej roli szkoleniowca przeciwnika opolskiego zespołu. Panie Darku, czy Lech rzeczywiście tuż przed startem ligi będzie traktował ten puchar jako takie 100% wyzwanie meczowe? Jaka będzie ta koncepcja i taktyka gry przygotowana przez pana na drużynę opolskiej Odry? Dziękuję po pierwsze za gratulacje, za zdobycie tytułu wicemistrza. To było dla mnie jako trenera i dla naszego klubu, który w ostatnim czasie sporo przeszedł, duże osiągnięcie. To drugie miejsce gwarantuje nam grę w kwalifikacjach o europejskie puchary. To jest dla nas bardzo, bardzo istotne. Dla mnie w pierwszym sezonie pracy w dużym klubie w ekstraklasie zdobyć wicemistrzostwo to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Jeśli chodzi o mecz w Opolu, no to jeśli ktoś śledził ostatni rok, to wie, że ten Puchar Polski bardzo leżał nam na sercu i leży dalej. To jest trofeum, które chcemy zdobyć i od pierwszego meczu tutaj w Opolu będziemy o to walczyć. Oczywiście mamy za sobą 10 dni ciężkiej pracy, bo tak to musiało być. Okres urlopowy był dosyć krótki, ten okres przygotowawczy też jest krótki, natomiast będziemy gotowi, jeśli nie na 100%, to już tam na takie 95%, bo oczywiście swoją pracę musieliśmy wykonać, natomiast zagramy w najmocniejszym składzie i jedziemy do Opola po to, żeby awansować do następnej rundy. Taryfy ulgowej dla Odry nie będzie, natomiast jak to się mówi, puchary rządzą się jednak swoimi prawami, o czym tak jak pan powiedział też, żeście się przekonali. No tak, oczywiście, natomiast jeżeli chce się grać w finale, to trzeba te przeszkody po drodze pokonywać. Zdajemy sobie też sprawę, że do każdego meczu trzeba podejść na 100%. Odra to jest bardzo solidny zespół i będziemy tutaj musieli zacząć z wysokiego C, żeby do tej następnej rundy przejść. W taki specjalny sposób, że tak powiem, obserwowaliście to, co się dzieje w Odrze, która też się zmieniła jednak w ciągu tego ostatniego sezonu i też pewnie z ambicjami nie tylko już takiego utrzymania się będzie przystępowała do kolejnego sezonu ligowego w pierwszej lidze. To na pewno ciekawa konfrontacja, ciekawe starcie dla obydwu zespołów. No tak, my mamy, wydaje mi się, tą przewagę, że jesteśmy już
już 2 tygodnie w treningu, Odra dopiero tydzień, ale tak musiało być, bo też pierwsza liga zakończyła zmagania później. No ale to wszystko boisko oczywiście zweryfikuje. Ja nie wiem, jakie są plany, cele w Opolu, jak Odra podejdzie, jak trener podejdzie do tego meczu. Ja mogę mówić o moim zespole, o naszych celach. My ten Puchar Polski traktujemy bardzo poważnie i z takim nastawieniem też do Opola, takie przetarcie przed ligą, przed pucharami. No, czyli spodziewajmy się dobrego po prostu meczu. Dziękuję panu serdecznie za to spotkanie. Już niebawem zobaczymy się wszyscy na stadionie Przeorskiej w Opolu. Dariusz Żuraw, trener poznańskiego Lecha. Dziękuję bardzo, panie Darku. Dziękuję, pozdrawiam. Tyle, proszę Państwa, jeszcze Via Poznań niebawem w Opolu, a my już za chwilę, tak jak obiecałem, będziemy na stadionie nie tyle przy Oleskiej, co będziemy na obiektach, gdzie trenuje Odra i przygotowuje się do spotkania z poznańskim Lechem. Tyle szkoleniowiec Lecha Poznań, Dariusz Żuraw. Czekamy na wizytę poznaniaków w Opolu, która nastąpi już niebawem, wieczorem będą w stolicy naszego regionu. A my teraz przenieśmy się do Centrum Sportu, gdzie trenuje opolska Odra. Tam jest nasza reporterka Daria Strąg i jej gość. A tak jak zapowiadaliśmy, moim gościem szkoleniowiec Odry Opole, trener Dietmar Bremer. Panie trenerze, przed chwilą usłyszeliśmy rozmowę z Dariuszem Żurawiem, który zapowiadał, że nie będzie taryf ulgowej na meczu w Opolu. No, cieszymy się, na nic innego nie liczyłem, no, absolutnie takie zespoły jak Lech Poznań, każdy mecz traktują bardzo poważnie i Puchar Polski to jest też oczywiście bardzo duży priorytet dla każdego zespołu ekstraklasowego i tym bardziej dla nas. My oczywiście jesteśmy w takim nietypowym momencie, bo my jesteśmy po 8 dniach treningu, jesteśmy na początku okresu przygotowawczego z wiadomych względów panujących na całym świecie. Są to dość nietypowe warunki, ale my zrobimy wszystko, żeby sprawić niespodziankę. Przygotowujemy się bardzo poważnie i cieszymy się, że taki przeciwnik, wicemistrz Polski, bardzo dobra drużyna, świetnie zorganizowana, naprawdę, która zrobiła w ostatnich czasach bardzo duży postęp, przyjeżdża do Opola i zapraszamy wszystkich kibiców na sobotni mecz. Możemy mieć nadzieję, że to będzie jak Dawid z Goliatem? Oj, tak głęboko do jakichś porównań biblijnych bym nie sięgał. To jest po prostu mecz o Puchar Polski, Odra Opole, Lech Poznań. I zapraszam wszystkich. Mam nadzieję, że oczywiście przy zachowaniu wszelkich zasad sanitarno-higienicznych ludzie się pojawią i będą świadkami fajnego widowiska. Bardzo dziękuję. W takim razie my mocno już dzisiaj trzymamy kciuki. Widzimy się jutro o godzinie 20:30 na stadionie przy ulicy Oleskiej. Dziękuję, Dario, dziękuję panie trenerze. No i miejmy nadzieję, że jutro wszyscy razem wieczorem głośno będziemy dopingować opolski zespół w rywalizacji z faworytem. Oczywiście, jak wspomniała Daria, Dawida i Goliata, rywalizacja się szykuje przy Oleskiej. Mecz to jedno, oczywiście każdy spekuluje, czy Odra ma szansę w rywalizacji z Lechem. Kto może o tym wiedzieć najlepiej? Ano oczywiście byli piłkarze polskiej Odry. Byliśmy na treningu skauta Odry Opole, czyli mistrzów województwa polskiego w piłce nożnej Old Boyów i zapytaliśmy tych, którzy grali także w pojedynkach pucharowych, jak się ma taka rywalizacja, gdzie szanse Odry mogą być w meczu z Lechem, no i oczywiście jaki będzie wynik tego spotkania. W piłce nożnej zawsze szanse są. No Lech, wiadomo, no, drużyna z najwyższej półki. Wydaje mi się, że Odra nie ma nic do stracenia. Powinna zagrać o najlepszy wynik, o zwycięstwo. A jak? No, od tego mają trenera i niech coś wymyśli. Fajny, ciekawy przeciwnik. Myślę, że powinna zagrać mądrze. Chciałaby sprawić niespodziankę. Oby tak się stało. Też kiedyś grałem przeciwko GKS-owi Katowice czy Legii Warszawa, marzyliśmy o tym. Niestety nie udało się. Ale myślę, że w przypadku Odry jest to możliwe. Obydwa zespoły pewno będą w troszeczkę, na pewno w innych okresach przygotowawczych, stosując niską obronę i będą próbować gry z kontry, to są w stanie Lechowi troszeczkę napsuć krwi. Remis i wskarnik, Odra wygrywa. To jak powinna zagrać, żeby się postawić Lechowi? Dobrze, w obronie przede wszystkim bronić, a potem ewentualnie jak się coś uda, to strzelić jeszcze. Myślę, że można się doszukiwać jakiejś niespodzianki, bo przecież Lech nie musi tutaj przyjechać i przywieźć wszystkich najlepszych zawodników, więc sprawa otwarta, to jest sport, piłka, wszystko jest możliwe. A jak Odra powinna zagrać? Mądrze, przede wszystkim mądrze, nie otwierać się. W sensie takim piłkarskim, czyli nie za wszelką cenę ofensywnie.
wśród piłkarskich oldboyów, także i prezes Odry Tomek Lisiński. Wiesz, że piłkarze, którzy wydają w sobotni mecz z Lechem Poznań, no pokażą, jak mogą trafią walczyć z wicemistrzem Polski. Wszyscy tu koledzy mówią, na początek nie otwarcie. Co to znaczy? Czy rzeczywiście trener Bremer taką taktykę szykuje? Na pewno celem samym sobie nie jest dla nas mecz, tylko i wyłącznie mecz pucharowy. Aczkolwiek gra z wicemistrzem Polski to jest motywacja sama w sobie. Dla tej drużyny na pewno będzie to fajne wyzwanie. I jest duża szansa na to, żeby powalczyć i mając swoje ambicje możemy nawet pokonać wicemistrza Polski. Kolejny z byłych piłkarzy Odry, Wojtek, co trzeba zrobić, żeby... No i trener, co trzeba zrobić, żeby przeciwstawić się Lechowi w meczu pucharowym? Co trzeba zrobić przeciwko Lechowi? Tam trenerem jest mój kolega Darek Żuraw, z którym prowadziliśmy zespół. Kurczę, będzie bardzo ciężko, na pewno no, troszeczkę na nich poczekać i nie otwierać się, bo Lech naprawdę dobrze gra piłką, szybko, a w pozycyjnym i w ataku szybkim, więc trzeba uważać i wyczekać ich i może coś się zdarzy, że... W których strefach boiska szukać tej przewagi Odry nad Lechem? A w których strefach? Myślę na pewno szukać stałych fragmentów gry, tak jak to było w sezonie. I wykorzystywać te stałe fragmenty. Myślę, że Lech wygra, bo ma więcej potencjału i myślę, że będzie 2-0 dla Lecha. Jeżeli Lech będzie grał w jakimś takim składzie rezerwowym, bo mi się tak wydaje, że będzie, no to wtedy Odra ma jakąś tam szansę, może na remis. Mecz będzie ciężki. Szacuję, że to może się uda i będzie 2-1 dla Odry. Tyle, drodzy Państwo, o futbolu. Jutro 20:30, wielkie emocje w Opolu, ale jutro i pojutrze z kolei nie mniej emocji na opolskim hipodromie, czyli w LKJ-cie Ostroga. Przed nami, i to uwaga, z udziałem kibiców zawody jeździeckie, tym razem nie skoki, jak to było 2 tygodnie temu, ale zawody ujeżdżeniowe. Przenieśmy się zatem na jeździecki parkur. To jest zupełnie inna konkurencja jeździecka. Chyba nawet najbardziej podstawowa, nie bez przyczyny, jest oznaczana literką A, a B to skoki. Ujeżdżenie to na pewno najbardziej elegancka dyscyplina z tych skoków. Wystarczy spojrzeć na stroje jeźdźców, piękne fraki, no teraz ze względów bezpieczeństwa kaski, ale kiedyś były specjalne meloniki. Zawody ujeżdżeniowe cieszą się dosyć sporą popularnością, więc przyjadą zawodnicy ze Śląska, z Opolszczyzny oczywiście, z Wrocławskiego, czyli z regionów ościennych. Naprawdę mamy się czym pochwalić. Mamy wspaniały plac do przeprowadzania takich zawodów i skokowych, i ujeżdżeniowych. Mamy nowy czworobok. Zawody ujeżdżeniowe to też konkursy, ale różnią się tym, że każdy z tych konkursów ma inny program ujeżdżeniowy. Na program ujeżdżeniowy składa się cykl, grupa ruchów, oddzielnie oceniana, jakieś wolty zagalopowania, liczy się bardzo harmonia, współdziałanie jeźdźca z koniem, prawidłowe kroki, wydłużenia, zagalopowania na prawidłową nogę, koła, rysunek figur, najtrudniejsze elementy tych zawodów. Sędzia ujeżdżeniowy, żeby wychwycić wszystkie ruchy, czy koń zrobił większy wykrok, czy nie, czy łopatką zadziałała, czy jeździsto. Czasami sędziowie mi mówią, że przez cały przejazd nie mogą nawet mrugnąć okiem. Zaczęli już zawodnicy zgłaszać się do konkursów L1, czyli trochę wyższych niż popularne, a mamy też przejazdy w konkursach CS, czyli w zasadzie najwyższych, najtrudniejszych, z wieloma bardzo skomplikowanymi ruchami i układami. Jest cały przekrój trudności będzie i w sobotę, i w niedzielę. Rygory koronawirusowe wciąż obowiązują, ale zelżały. Wobec tego zapraszamy publiczność z tym, że z zachowaniem wszelkich wymogów, czyli odstępy, maseczki, dezynfekcja. Przy wjeździe będzie mierzona temperatura, będą płyny odkażające, będą opaski zakładane, że dana osoba została przebadana i może tutaj kibicować, oglądać, a także przyjadą też ekipy tych zawodników. Przed nami zatem nie tylko z powodu temperatury gorący weekend w Opolu, ale także z powodu sportowych wydarzeń. My zapraszamy do śledzenia naszych relacji na naszych fanpage'ach oraz stronach internetowych miasta. Do usłyszenia i do zobaczenia.